Cześć wszystkim! W tym tutorialu pokażę Wam 6 sposobów na to, jak możemy wykorzystać lady styling w trakcie tańczenia z partnerem, a konkretnie dzisiaj zajmiemy się łapkami. Moment, który będzie nas interesował, to jest tak zwany wolny obrót partnerki. To jest sytuacja, w której partner przygotowuje nas do obrotu, po czym nas wypuszcza, a my mamy całą czwórkę na to, żeby zagospodarować nasze łapki. Ok, zacznijmy sobie od pierwszego sposobu. Pierwszy sposób, który jest klasyczny i na zasadzie, kiedy nie macie czasu, żeby pomyśleć o czymś więcej, on się zawsze sprawdzi. To jest nasza pozycja startowa. Tu sobie wyobrażam, że w lewej ręce mamy partnera. I teraz uwaga, to co się stanie? W trakcie obrotu będę robiła tak zwaną mumię. Co oznacza mumia? Będę krzyżowała łapki na swoich ramionach. W trakcie obrotu będę miała 5, 6, na 7, 8. Łokcie otwierają się do boku i robię tak zwanego misia, czyli przytulam swojego partnera. Okay? Czyli w rozliczeniu będzie 1, 2, 3, 4, na 5, 6 wchodzi mumia. 5, 6, przytul partnera, 7, 8. Okay? To jest sposób, który zawsze Wam się sprawdzi. On nie wymaga jakby zbyt dużego wysiłku. Korzystamy z tego, że partner nie rozpędził, więc zobaczcie, ja się sama zawijam na własną łapkę. Mam 5, 6, 7, 8. To jest klasyk, który zawsze się sprawdza. Druga wersja, równie prosta, pod tytułem zabrakło ręcznika papierowego w łazience. Co wtedy robimy my, dziewczyny? Wycieramy ręce w nasze spodnie. Ok? I wykorzystamy sobie to właśnie, że w ten sposób również możemy obrócić się w trakcie tego wolnego obrotu. Więc jesteśmy w pozycji przygotowanej. I teraz w momencie, kiedy partner mnie wypuszcza, zaczynam wycierać swoje łapki o spodnie. Mam 5, 6, 7, 8. Znowu wchodzi misiu 7 i 8. Fajnie, prawda? Jeszcze raz. I pokażę tyłem. Raz, 2, 3, 4, wycieram łapki, 5, 6, 7 i 8. Lecimy sposobem numer 3, podnosimy sobie pomału poprzeczkę, wchodzimy w akcję na poziomie ramion. Uwaga, styling pod tytułem rękawiczka, część z Was może już go zna, wyglądał w ten sposób, cyk, 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 cyk. I co tutaj się stało? Prawa łapka, która jest na zewnątrz, będzie wchodziła w tak zwaną rękawiczkę, czyli zobaczcie, mamy łapkę odwróconą na zewnątrz, spód dłoni zaczyna patrzeć do sufitu i teraz uwaga, tu robię takiego delfinka. Ok, w ten sposób delfinek nurkuje aż pod lewą pachę i z tej pozycji będzie zaczynała ściągać rękawiczkę. Wyobraźcie sobie, że macie taką rękawiczkę lata 20, bardzo długie rękawy, coś takiego jak ja mam. I teraz zaczynacie prawą łapką jechać wzdłuż dolnej krawędzi ramienia, aż do nadgarstka. Ok, czyli prawa ręka spod lewej pachy leci aż do nadgarstka. Co się dzieje dalej? W momencie, kiedy dojechałam do nadgarstka, lewa łapka jest z góry i ona zaczyna tą rękawiczkę zakładać na drugie ramię. Ok? Czyli prawa łapka leci do pachy i ściąga rękawiczkę. Lewa ręka, przez to, że jest z góry, już jest gotowa do nałożenia rękawiczki, więc zakładam ją z drugiej strony. Mhm. I to się będzie działo w trakcie obrotu, czyli będę miała. I raz, 2, 3, 4. Odwracam prawą łapkę. Zaczynam się obracać, robię nurka pod pachę. 5, 6, 7 i 8. Na końcu zawsze misiek. Jeszcze raz. I uno, dos, nurkuję. I 5, 6, 7, 8. A teraz przechodzimy do stylingów nad głową. Często się zdarza w momencie preparacji, że nasza prawa łapka nie ląduje z boku, tylko ląduje nad głową. I teraz co możemy zrobić z takiego położenia? Taki podstawowy styling, który na pewno już wcześniej robiłyście, to w trakcie obrotu obie rączki podnosicie do góry, opuszczacie je za głową i kładziecie na partnerze. Z tym stylingiem jest wszystko w porządku, ale możemy go sobie delikatnie zmodyfikować. Więc wyobraźcie sobie, że zamiast w trakcie obrotu nie będziecie tych łapek kładły za głową, tylko one będą w takiej pozycji takiego kielicha. I teraz co jest ważne, w momencie kiedy mam łapki w górze, nie podnoszę ramienia do góry, tylko cały czas ramionka patrzą w dół. Co jest lepsze? Szerszy kielich z opuszczonymi ramionami niż coś takiego. Ok? Nie chcę tonąć we własnych ramionach. Ładna, długa szyja. Więc obie łapki są w górze w trakcie obrotu. Mam taki kieliszek. 5, 6, na 7, 8. Kwiatek rozkwita. Hop! I znowu misiu przytul partnera. Jeszcze raz. I raz, 2, 3. Kielich, kwiatek i misiu. Mhm. To jest wersja podstawowa. Lecimy z troszeczkę trudniejszą. Wykorzystamy sobie pozycje baletowe. Pozycje baletowe mamy coś takiego. Pozycja pierwsza. Łapki są na wysokości mostka.
pozycja druga, łapki są do boku i pozycja trzecia, łapki są nad głową. To, co będzie nas interesowało, to jest pozycja trzecia i druga. Okay? To jest moja pozycja przygotowawcza. I teraz z tej pozycji będę się nawijała na swoje łapki w ten sposób, że robi się taki świderek, taki twist. Zobaczcie, będziemy mieć 5, 6, 7, 8. Mhm. Czyli prawa ręka z tej pozycji zaokrągla się do pozycji trzeciej, lewa łapka, na nią się będę nawijać i to wszystko próbuję zsynchronizować. 5, 6, 7 i 8. Co jest ważne, cały czas się staram myśleć łokciami, czyli zagarniam jak największą ilość przestrzeni, która jest wokół mnie. Jeszcze raz w trakcie obrotu mam 5, 6, łokcie szeroko, 7 i 8. Pokażę z waszej perspektywy i raz, dwa, trzy, cztery, nawijam, przytul partnera. Ok, kolejną propozycją na stalling jest tak zwany duży wiatrak. Wygląda w ten sposób. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. To jest figurka, która często się pojawia na parkiecie, ale ważne, warto sobie po prostu powiedzieć, co tam się dokładnie dzieje. Coś takiego, co pomoże nam zapamiętać, która łapka kiedy tak naprawdę macha w tym wiatraczku, jest taka zasada, że ta ręka jest w dole, na której nodze stoję. Więc zobaczcie, już w momencie preparacji ta zasada się sprawdza, czyli stoję sobie na prawej nóżce, prawa ręka jest w dół. I teraz uwaga, mamy trzy kroki w trakcie obrotu, w związku z tym będę musiała trzy razy machnąć swoim śmigiełkiem. Będę miała jedno machnięcie, drugie machnięcie, trzecie machnięcie i tap. Okay? Co jest ważne, jeżeli jesteś już średnio zaawansowaną tancerką, możesz pomyśleć o tym, żeby uaktywnić swoje nadgarstki. Co to oznacza? Że w trakcie śmigiełka nadgarstki będą pracowały w ten sposób, że w momencie, kiedy łapka idzie w dół, nadgarstek prowadzi, kiedy łapka idzie w górę, też nadgarstek prowadzi. W efekcie te łapki są zmiękczone, stalingi są dużo większe niż coś takiego, takie sztywne łopatki. Ok, zobaczcie, wersja bez nadgarstków, cyk, 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 wersja z nadgarstkami i cyk, 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 cyk. Więc jeszcze raz pomału, co tam się dzieje, mamy i raz, dwa, trzy, cztery. Prawa łapka jest w dole i uwaga, mamy lewa dół, prawa dół, lewa dół i tap. Jeżeli cały czas jest ci mało, możesz dodać jeszcze tak zwaną żaróweczkę. Co to oznacza? Że wykończymy sobie wiatraczek żarówką. W momencie, kiedy prawa łapka skończyła pracować na górze, otwieram dłoń w ten sposób, że kciuk zaczyna patrzeć przede mnie i teraz zaczynam zamykać dłoń od małego palca. Mały, serdeczny, środkowy i ściągam. Tak jakbym wkręcała żaróweczkę. W efekcie mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. Mhm. Jeżeli ci jest wciąż mało i oprócz łapek i nadgarstków i żarówek chciałabyś zadać coś jeszcze, została nam głowa. W którym momencie? W momencie, kiedy ściągam żarówkę. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. Jeżeli masz ochotę poznać również inne wersje stylingowe, nie tylko gotowe rozwiązania, ale także wskazówki, jak można wykorzystać jeszcze nasze wszystkie stawy, czyli na przykład śmigiełka w ten sposób, jakieś tutaj klatki, bioderka, jak ładnie ustawić się na partnerze w trakcie tańca socjalowego, zapraszam na mój kurs Baciata Lady Styling.